Przyjacielka, autonowa, odmieniona, ja. Siema, powiem wam, że ostatnio czuję się strasznie przemęczona, przytłoczona i trochę zagubiona. Dlatego stwierdziłam, że chcę to zmienić i chcę znowu czuć się dobrze. I z tego powodu przez następny tydzień zacznę robić rzeczy, które mogą mi w tym pomóc. I postaram się z całych sił, żeby stały się one moimi nowymi, dobrymi nawykami. Czuję, że to pomoże po prostu mi zrobić taki glow up, szczególnie wewnętrzny, wrócić do rutyny i po prostu poczuć się lepiej. Pierwsze, zacznę brać kolagen. Biorę sobie mój kolagen w aptece, że dodatkowo witaminę C i wap. Kolagen też bardzo dobrze podobno wpływa na jakby skórę. Ja nie mam żadnych problemów z cerą jak na razie, jest w bardzo dobrym stanie. Także zobaczymy, czy stan mojej skóry się polepszy. Po drugie, będę się uczyć hiszpańskiego. Jako, że mniej więcej opanowałam język polski i język angielski, teraz chcę się skupić na hiszpańskim. Chodzę na lekcje raz w tygodniu, ale teraz codziennie będę robić przynajmniej jedną rzecz w kierunku nauki hiszpańskiego. I to nie musi być takie, że codziennie siadam przy biurku i się uczę godzinę bez przerwy, tylko to może być coś takiego małego, typu właśnie, że obejrzę sobie filmik po hiszpańsku na YouTubie, albo nie wiem, przeczytam coś, jakiś artykuł. Mogą przynieść efekty, jeżeli będę je robić regularnie. Po trzecie, wybielę sobie zęby. Dostałam ostatnio taki zestaw wybielający od Garnet, więc go sobie użyjemy. Teoretycznie cała kuracja trwa chyba 14, a nie 7 dni, ale już po tych 7 dniach powinny być jakieś tam efekty. Pora na kolagen. Dobra, to jest instrukcja. Puczamy usta. Bierzemy żel. Teraz się go kręci, żeby się jakby wycisnął czy coś takiego. I nakładamy na ząbki. I teraz dodam lampę. Jako, że i tak musiałam odczekać te pół godziny, to stwierdziłam, że w międzyczasie sobie zrobię lekcję hiszpańskiego na Duolingo. Él tiene un gato. Él tiene un gato. Hermano. Mi carro es bonito. I jeżeli chodzi o kolagen, nie miałam czasu go wypić rano, ale miałam w planach zabrać ze sobą soczek, który kupiłam w sklepie, więc po prostu stwierdziłam, że dodam sobie do niego kolagen i spakuję ze sobą. Później jak miałam chwilkę, to wypiłam w tramwaju, jak widać. Tego dnia rozpoczęłam mój glow up dosyć późno wieczorem, dopiero po powrocie do domu. Hi, Marie. Hi, Maria. Koszmar przyszedł. Wypiję tą herbatkę i zrobię sobie w tej butelce potem moje piciu kolagenowe. Muszę poczekać, aż mi się woda przefiltruje, bo tak jakby mi się skończyło. Wow, zrobię się różowe. I do dna. Jako dzienną dawkę hiszpańskiego po prostu odrobiłam sobie pracę domową, którą miałam zadaną. I żeby było śmieszniej, robiłam ją na siłowni. Multitasking, baby. Można robić dwie rzeczy naraz. Niestety zapomniałam wybielić zębów, ale to nic. Lecimy dalej. Siema. Zrobiłam sobie mój collagen of the day. I będę go sobie teraz piła, jak się szykuję do wyjścia. Jak się wyszykowałam, to jeszcze szybko przed wyjściem wybieliłam sobie ząbki. Siema, jest wieczór. Już jestem w domku i zrobiłam sobie moje piciu z kolagenem. Wlałam tyle wody i trochę soku ananasowego i właśnie mój kolagen. I powiem, że naprawdę sztos piciu. Przez to, że przez przypadek kupiłam smakowy kolagen, to można z tego robić naprawdę fajne napoje. Polecam sokiem ananasowym. Niestety materiał z dnia 7 gdzieś zaginął, nie mam pojęcia, co się z nim stało. Po prostu tego nie ma, więc musicie mi uwierzyć na słowo, że też to wszystko zrobiłam. Teraz przejdźmy do podsumowania i wyników. Uwaga, uwaga, moi drodzy. Jest tydzień później. Autonowa, odmieniona, ja.
Pewnie myślicie sobie teraz, Daria, what the fuck, wyglądasz dokładnie tak samo. Otóż nie. No pierwszy rzut oka możecie myśleć, beznadziejny, ten glow up dosłownie nic nie zmienił. Ale to jest jeśli będzie. Czy moja twarz się zmieniła o 180 stopni? Nie. Czy moje zęby zmieniły się tak niesamowicie, że aż was wywaliło od ekranu, bo was oślepiły? Nie. Czy czuję, że mój poziom hiszpańskiego podniósł się z A0 do C1? Nie. Ale te 7 dni dały mi bardzo, bardzo dużo. Pierwsze, wyrobiłam w sobie nowe, naprawdę fajne nawyki. Czuję, że przez to, że pracowałam właśnie nad tymi nawet trzema malutkimi, niby nic nieznaczącymi rzeczami codziennie, to udowodniłam sobie samej, że jeżeli chcę wprowadzić zmianę w swoim życiu, jestem w stanie to zrobić, że jestem w stanie być systematyczna. I naprawdę czuję się teraz w ogóle mentalnie dużo lepiej. To, co było dla mnie ważne podczas tej przemiany, to nie były wyniki same w sobie, ale proces. Te 7 dni i faktyczne stawianie siebie przed faktem, że hej, obiecałaś sobie, zrób to. Ja osobiście bardzo tego potrzebowałam, bo ostatnio miałam właśnie taki okres, że czułam, że po prostu straciłam kontrolę nad wszystkim, że idę, wiecie, tak dzień za dniem, byleby tylko przeżyć, byleby tylko ten dzień się skończył. Nie czerpałam żadnej przyjemności, czułam, że nie mam czasu na to, żeby w ogóle popracować nad sobą w jakimkolwiek stopniu, bo byłam za bardzo zajęta szkołą i innymi rzeczami. Dlatego cieszę się, że udało mi się to zrobić przez 7 dni. Udowodniłam sobie, że potrafię być odpowiedzialna, że potrafię dotrzymywać danego samej sobie słowa. Zauważyłam, że ludzie bardzo często mają tendencję do dotrzymywania słowa innym, do szanowania innych, do starania się zawsze pomóc innym, a kiedy przychodzi co do czego i kiedy przychodzi do nich samych, z jakiegoś powodu uważają się za mniej ważnych i nie traktują siebie tak samo, jak traktują innych, swoich bliskich, na których im zależy. Także taka mała moja obserwacja i dlatego chciałam poświęcić sobie trochę czasu i no zrobić glow up, poczuć się lepiej, już wakacje nadchodzą, pogoda robi się coraz lepsza. To nie tak, że mam śnieg na oknie w kwietniu, nie. Ale you get what I mean. Teraz przejdźmy do faktycznych wyników i tego, jak zmieniłam się przez 7 dni. Jeżeli chodzi o efekty takie faktycznie fizyczne, spójrzmy na moje zęby. Moim zdaniem widać kolosalną różnicę, a że ja jeszcze nie skończyłam nawet tej kuracji, to jest dosłownie połowa, bo powinno się tak robić przez 14 dni. Ja robiłam tylko przez 7. Na pewno sobie jeszcze dokończę i zobaczę, jak lśniące moje ręki. Stan mojej skóry też czuję, że się polepszył. Mam teraz dosyć napuchniętą twarz, bo mam okres. Ale ogólnie, jeżeli chodzi o moją cerę, mimo że tak jak wspominałam wcześniej, nie miałam z nią nigdy za bardzo problemu, czuję, że jest w dużo lepszym stanie i zniknęło mi to coś, co miałam na brodzie. Się oczyściła moja skóra trochę bardziej. Jeżeli chodzi o hiszpański, moi drodzy. Okej, z hiszpańskim szczerze miałam największy problem, bo to było tak, że ja mając lekcję raz w tygodniu, to było tak, że faktycznie pracowałam nad hiszpańskim raz w tygodniu, bo wiecie, miałam zajęcia, potem dostawałam pracę domową, robiłam pracę domową od razu po zajęciach. I nara, nie używałam hiszpańskiego przez następne 7 dni. I to był właśnie mój problem, a teraz przez to, że zaczęłam go używać codziennie, nie czuję, że go umiem. Ani trochę, dalej czuję, że jestem w nim beznadziejna, nie jestem jeszcze dobra w hiszpańskim, dopiero zaczęłam się go uczyć, co jest normalne. Ale właśnie dzięki temu, że go sobie ćwiczyłam codziennie, czuję, że zaczęłam więcej rozumieć, to na pewno. Przez to, że czuję, że faktycznie już po tym tygodniu jestem troszkę lepsza w tym hiszpańskim, to mam taką motywację, żeby cisnąć dalej, co nie? Nie zatrzymywać się na tym tygodniu, tylko żeby faktycznie tak robić codziennie, chociaż odrobinki hiszpańskiego mieć w swoim dniu, czujesz, że dzięki temu może się go w końcu nauczyć śmigać po hiszpańsku, polsku, angielsku na takim samym poziomie. Także tak, jestem totalnie inną osobą po tych 7 dniach. Czuję się lepsza. Podsumowując, bardzo polecam ustawić sobie jakieś właśnie małe cele, bo tak naprawdę drogą małych celów jesteśmy w stanie dojść do osiągnięcia tych większych. Tak działa życie, sorry, nie ma drogi na skróty. Także jeżeli czujecie się trochę gorzej ostatnio czy coś, polecam zrobić sobie 7-dniowy glow up peak, popracować nad czymś. Kocham was bardzo. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia niedługo. Buzi bestii, jesteście najlepsi. Chciałam zrobić serce ze stóp.